Witaj w kolejnej lekcji z serii Get in and Go. Dziś przygotowałem dla Ciebie zestaw przydatnych zwrotów związanych z podróżowaniem. Ale zanim przejdziemy do idiomów, pozwól, że opowiem Ci o ciekawym projekcie, w którym bierze udział Get in English. Wraz z wydawnictwem Nowa Era, w ramach konkursu Otwórz okno na świat, z przyjemnością ogłaszamy konkurs dla wszystkich nauczycieli języków obcych w Polsce. Do wygrania niezwykła podróż do Imire, rezerwatu ochrony dzikiej przyrody w Zimbabwe. Zasady konkursu są bardzo proste. Zrób zdjęcie w żółtej ramce, następnie udostępnij fotkę na Facebooku i oznacz Nowa Era Angielskiego. Zarejestruj się także na stronie www.nowaeraangielskiego.pl i oczywiście nie zapomnij zapoznać się z regulaminem. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć Tobie powodzenia. Zaskocz wydawnictwo Nowa Era swoim pomysłem na zdjęcie i zgarnij tę wycieczkę. Zanim wybierzemy się w podróż po Afryce, zapamiętaj jeszcze kilka przydatnych idiomów związanych z podróżowaniem. Nie wiem jak Ty, ale ja nie mogę siedzieć w jednym miejscu i uwielbiam egzotyczne wyprawy do ciekawych zakątków świata. Po angielsku powiemy get itchy feet. Być może to ADHD, choć oficjalnie nikt nie potwierdził tego w moim przypadku. Podczas mojej pierwszej wizyty w Afryce kilka lat temu poznałem dziewczynę z Australii, która w tym czasie przemierzała świat w poszukiwaniu przygód. Gdy zapytałem ją, dlaczego zdecydowała się na wyprawę w pojedynkę, odpowiedziała: "Well, I just love living out of a suitcase." Myślę, że nie muszę Cię szczególnie przekonywać, aby wybrać się do słonecznej Afryki. Znajdziesz tu niezwykłe miejsca, o których marzy nie jeden podróżnik. Najpiękniejsze tereny to te na uboczu, czyli off the beaten track, do których nie dotrzesz z biura podróży. Niekiedy odnoszę wrażenie, że wśród polskich kierowców panuje road rage, czyli agresja na drogach. Na szczęście Zimbabwe to prawdziwa oaza spokoju i możesz o tym zapomnieć. I jeszcze szybka porada na zakończenie. Jeśli nie spróbujesz swoich sił w konkursie, to jakby powiedziała to Joanna, you will miss the boat. Więc na co jeszcze czekasz? Zgłoś swoje zdjęcie do konkursu i hit the road. Trzymam mocno kciuki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.